Zgodnie z obietnicą wrzucam krótki filmik pokazujący, w jaki sposób samodzielnie zamontować gmolę oraz stopę centralną do motocykla. Motocykl w tym przypadku to Suzuki DL650 Bistrom, a ja zaznaczę jeszcze, że nie jestem mechanikiem, wszystko co zobaczycie robiłem pierwszy raz i cały proces zajął mi około 1,5 godziny, z czego najdłużej męczyłem się z naciągnięciem sprężyny na stopę centralną. Zaznaczę jeszcze, że przed przystąpieniem do prac warto przygotować sobie oczywiście wszystkie narzędzia, ale też dobrze przeczyścić gwinty, szczególnie w miejscu, gdzie będziemy montować stopę centralną, ponieważ idę o zakład, że jeżeli nie czyścicie motocykla i to też jakoś porządnie, dosyć często, regularnie, to będziecie mieli tam po prostu masę piachu, który trzeba z tych gwintów usunąć i przygotować to miejsce do montażu stopy centralnej. Zapraszam zatem do oglądania i mam nadzieję, że ten materiał będzie pomocny.